Moim gościem, który wytłumaczy nam pewne mechanizmy, jest Waldemar Krysiak, który zajmuje się publicystyką, jest językoznawcą. I witaj, Waldemarze. Witam serdecznie. Waldemarze, chciałbym się zapytać ciebie, czy można wytłumaczyć, skąd bierze się głos? To akurat pytanie jest jednym z najprostszych w lingwistyce i myślę, że większość z nas ma przeczucie, przynajmniej skąd ten głos się bierze. Głos bierze się oczywiście z płuc, z przepływu powietrza przez nasz aparat mowy i w większości języków występują tylko samogłoski, zgłoski powstające przy przepływie z płuc na zewnątrz. Istnieją języki, gdzie funkcjonują tak zwane imploziwa, czyli dźwięki powstające przy zasysaniu powietrza. Dla nas one są dość egzotyczne. Nie ma w polskim takich fonemów, czyli dźwięków, które powstawałyby przy zasysaniu powietrza, ale ogólnie jest to możliwe. W przypadku polskiego, w przypadku naszej kultury, wszystkie dźwięki to powietrze, które przez tchawice przelatuje przez struny głosowe, przez fałdy głosowe i przez nasze usta i jest modulowane w aparacie mowy. Dlatego na przykład warto zwrócić uwagę, że w wielu horrorach, w wielu filmach grozy to, co widzimy, jest niemożliwe nie tylko ze względu na brak istnienia magii, ale ze względu też na to, że odcięte głowy nie mogłyby mówić. Wiele scen w horrorach opiera się na ten absurdalny pomysł, że ktoś, kto jest pozbawiony klatki piersiowej i przepony, mógłby wydawać z siebie dźwięki. A tak naprawdę nie może. My do tego potrzebujemy płuc, przepony, aparatu mowy. Okej, więc tutaj chciałbym zadać kolejne pytanie właśnie co do funkcjonowania powietrza wydychanego z płuc. Wspomniałeś, że mięsień przepona również będzie na to reagować. A czy można w ogóle opowiedzieć, w jaki sposób funkcjonują te struny głosowe? Czy są, czy są na przykład jakieś elementy, które mogą wzmocnić na przykład mowę z przepony? Czy można mówić i z przepony, i z płuc? Czy można mówić osobno? Opowiedz nam, jak funkcjonują te struny głosowe. To znaczy ten podział na mówienie z przepony, na mówienie z płuc jest oczywiście podziałem po części umownym, bo jak powiedziałem wcześniej, każda mowa potrzebuje do produkcji płuc. Natomiast można podczas mówienia bardziej kontrolować swój mięsień przepony albo kontrolować mięśnie, które uciskają, które otaczają nasze żebra. Bo mięśnie tułowia, tak? O tym mówisz? Brzucha, głębokie miednicy? Dla większości osób nie będzie sztywnego podziału, przede wszystkim już na samą przeponę i na płuca, dlatego, bo dla nas to wszystko jest bardzo intuicyjne. To znaczy, sama przepona łączy się już z górną częścią brzucha, ona oddziela różne narządy od siebie wzajemnie i łączy się też z systemem limfatycznym. Tam są różne nerwy i my tego czasami nie odczuwamy. A można oczywiście robić ćwiczenia, o tym za chwilę, żeby lepiej poczuć swoją przeponę, żeby lepiej kontrolować klatkę piersiową, ale dla większości osób najbardziej intuicyjnym przykładem będzie wyobrażenie o tym, że kiedy mówimy z płuc, to nasza przepona się porusza inaczej. A kiedy my wyobrażamy sobie naszą mowę, myślimy, że ona idzie do przodu, do góry, można wypiąć klatkę piersiową oczywiście, natomiast tak naprawdę w większości aktów mowy to przepona unosi się do góry, do dołu. I duży nacisk, ja już rozmawiałem z tobą na ten temat krótko prywatnie, jest kładziony w kursach mowy, w kursach emisji języka na samą przeponę. Ja bym chciał jako nie tyle terapeuta mowy, co językoznawca zwrócić uwagę na to, że nasza mowa, oprócz tego, że jest pompowana od dołu w górę, to jeszcze włącza w swoją produkcję cały aparat mowy, ten przedni, czyli nasz język, naszą chtań oraz zęby i usta. Bardzo wiele z dźwięków, które my jako Polacy produkujemy, będzie powstawało w bardzo podobny sposób, niezależnie od tego, czy my mówimy z płuc, czy my mówimy z przepony. Natomiast będą duże różnice językowe, zależnie od tego, czy my rozluźnimy naszą chtań, nasze fałdy głosowe oraz w jaki sposób będziemy kontrolowali język. Sam język, ten mięsień, bo oczywiście język oznacza dwie rzeczy. Jasne, rozumiem. Do przepony może przejdziemy sobie za chwilę, ale chciałem się zapytać na temat właśnie, powiedziałeś, że można rozluźnić krtań albo ją spiąć, tak? Czyli rozumiem, tutaj wpływamy bezpośrednio na pracę strun głosowych, tak? Tak. Największa różnica między tym, jak działają struny głosowe i na to nie będziemy mieli świadomego wpływu, jest między samymi płciami oraz grupami wiekowymi. To znaczy, fałdy głosowe mają różną długość, mają różną głębokość albo grubość, zależnie od tego, czy jesteśmy dzieckiem, kobietą czy mężczyzną. I badania pokazują, że kobiety mają te fałdy głosowe krótsze i cieńsze, chociaż są badania, które pokazują, że sama głębokość struny głosowej jednej z tych dwóch tutaj nie ma największego wpływu na samą produkcję, to jednak da się te różnice zmierzyć. I u kobiet struny fałdy głosowe będą krótsze i cieńsze, u mężczyzn będą tego przeciwieństwa, będą grubsze i większe. Najmniejsze, najcieńsze są oczywiście u dzieci, dlatego dzieci mają piskliwy głos. No bo struny głosowe, które są krótkie i cienkie, będą podczas mowy bardziej napinane przez ciśnienie powietrza, natomiast te męskie będą potrafiły rozluźnić się do takiego poziomu, który będzie przez nas odbierany jako niska mowa. Także im głośniej, im wyżej mówię, tym te struny głosowe są bardziej napięte i inaczej wibrują, a jak mówię trochę niżej, to nacisk powietrza w samych strunach głosowych jest inny. Nacisk jest mniejszy, tak? Te struny są bardziej rozluźnione. Dokładnie. I wpadają, tak. Rozumiem, że wpadają w wibracje, czy one są miękkie w tym momencie? To znaczy, struny głosowe mogą i wibrować, i mogą nie wibrować. Mhm. Podczas samego jedzenia one są ochroniane przez specjalne zamknięcie, one pomagają, znaczy sam aparat mowy rozróżnia też, czy powinien przełknąć i coś zjeść, czy powinien przekierować pokarm do płuc, co nie powinien ogólnie robić, czego nie powinien robić. Natomiast to nie jest tak, że struny głosowe wibrują cały czas lub nie. One wibrują zależnie od tego, jakie fonemy, czyli jakie dźwięki danego języka w tym momencie produkujemy. Na przykład samogłoski, jeżeli podzielimy język tak najbardziej podstawowo na samogłoski i spółgłoski, no to wibracje intensywne występują przy wszystkich samogłoskach a, e, i my odbieramy je jako pojedynczy dźwięk. Natomiast takie coś jak na przykład albo na przykład F odbieramy jako dwa różne dźwięki, jako F i jako Y, powiedzmy, jako P, jako Y. I tutaj ta wibracja jest mniejsza. Także to, co my nazywamy dźwięcznością albo bezdźwięcznością, to jest właśnie ta wibracja naszych fałd głosowych. Rozumiem. Czy w takim razie, jeżeli... I oczywiście nasze fałdy głosowe dopasowują się do tego, co my chcemy wypowiedzieć, no bo samogłoski zawsze są dźwięczne i zawsze wywołują silne wibracje, natomiast spółgłoski są dźwięczne lub bezdźwięczne i te dźwięczne wywołują wibracje podobnie jak samogłoski, natomiast one występują z reguły w parach i te pary, ta druga strona, ta bezdźwięczna, ta właśnie będzie wywoływała mniejsze wibracje. I istnieją jeszcze spółgłoski zwane likwidami, półpłynne w pewnym sensie, bo one są trochę spółgłoską, trochę samogłoską. Na przykład jest taką kategorią pośrednią i tutaj najłatwiej rozpoznać różnicę, jakby ktoś chciał te wibracje sprawdzać sobie w gardle lub nie, to te wibrujące fonemy da się wypowiadać bez przerwy, na przykład a... Natomiast zamienia się szybko w y. Tu może abstrahując trochę od tematu, tak. To co wspomniałeś, to bardzo mi się kojarzy z tybetańskim śpiewem gardłowym lub używania mantr. I w tym momencie ten... Tak, rozumiem czemu. I to bardzo, bardzo wymownie to brzmi, bardzo męsko, bardzo tak chrypliwie i w ogóle... Czy to może być jakaś forma ćwiczenia głosu, na przykład zwracania uwagi na to, żeby te spółgłoski bardziej akcentować, przedłużać je, układać język lepiej? Jest taka możliwość? To znaczy, ja nie miałbym nadziei, że ktoś Albo nawet myślę, że nie powinniśmy oczekiwać, że ktoś, kto nie zajmuje się albo fonetyką, albo nie jest śpiewakiem, że będzie świadomie rozdzielał swoją mowę, która produkowana jest non-stop podczas rozmowy, na jakieś fonemy, na sylaby. To by było bardzo męczące. Natomiast da się zwracać uwagę na rzeczy najbardziej podstawowe. No i jeżeli chodzi o wymowę jasną, no to warto zwrócić uwagę nie tylko na ćwiczenia oddechowe, na przykład śpiew tybetański, gardłowy jest pewnie takim bardzo świadomym śpiewem związanym z oddechem, ale oprócz wydychanego powietrza istnieją cechy czysto lingwistyczne, niezwiązane nawet z naszym ciałem. Języki dzielą się na takie, które mają bardzo silny akcent zdaniowy i takie, które mają bardzo silny akcent słowny. Na przykład polski i francuski mają bardzo silny akcent zdaniowy i to sprawia, że polski czy francuski brzmią jak taka jedna melodia. I tutaj nie ma jasnych końcówek sylab i słowa zlewają się ze sobą, jeżeli znajdują się obok siebie w zdaniu. To może ostatecznie, i u bardzo wielu osób tak się też dzieje, zamieniać się w mowę niewyraźną. Dlatego, bo my kładziemy akcent na całe zdanie lub na jego części, a nie na pojedyncze słowa, no to możemy źle wymawiać same końcówki i to faktycznie jest mowa niechlujna. Natomiast w językach takich jak angielski mniej, ale najbardziej w niemieckim na przykład. Jedes Wort, wenn wir Deutsch sprechen, hat es eine ziemlich klare Wortgrenze. Za każdym razem, kiedy mówimy po niemiecku, słychać jest bardzo jasną granicę sylab. I nie da się mówić sensownie naprawdę po polsku, kopiując te granice sylab z innych języków, bo to wtedy brzmi bardzo dziwnie, jakbyśmy właśnie mieli niemiecki akcent, ale da się zwrócić uwagę na przykład na to, gdzie kończy się sylaba i wypowiadać słowa bardziej jasno. Także to by była największa zmiana dla wielu osób. Odejście od naturalnego kierunku, w którym i tak się z polskim zawsze będzie szło, tej płynnej melodii zdania, a zwracanie uwagi na to, jak akcentujemy pojedyncze słowa. To teraz było takie przesadzone oczywiście, ale żeby mówić jaśniej, trzeba faktycznie wymawiać końcówki. Dlaczego? No, uważam, czy to jest moja osobista refleksja, ale obserwując na przykład kanał autora Musisz Wiedzieć, zauważyłem, że zrezygnował z tradycyjnej polskiej mowy, nie prowadzi zdań w bardzo szybkim tempie i w ten sposób akcentuje pojedyncze słowa, które dają mu charakterystyczną barwę jego głosu i dźwięku. I w rzeczywistości sam autor też właśnie w ten sposób mówi, co jest szalenie interesujące i szalenie pociągające ze względu na barwę głosu, więc to ćwiczenie, które wspomniałeś o tym, żeby prawdopodobnie zwolnić typową polską mowę, mogłoby tutaj się przełożyć. Jak uważasz? Są badania, które pokazują, że wiele zaburzeń rozwojowych języka, tych związanych tylko z mową, jest związanych z niezdolnością do zrozumienia akcentu. Na przykład badania co do dysleksji pokazują, że dzieci, które nie rozróżniają tego, czy akcent jest rosnący, czy spadający, nie potrafią poprawnie podzielić sylab. I jak nie potrafią poprawnie podzielić sylab, to nie potrafią porządnie zbudować słów, a to znowu zaburza ich całą gramatykę. Także nie musimy się specjalnie bać, jeżeli nie mamy wady wymowy, że nasze dziecko zostanie dyslektykiem w przyszłości, bo my mówiliśmy niewyraźnie, ale tego rodzaju badania na dzieciach pokazują, że zdolność do zrozumienia akcentu i podziału słów jest kluczowa w nabywaniu samego pierwszego języka i ona też będzie bardzo kluczowa w zrozumieniu tego drugiego, jeżeli uczymy się języka obcego. Także da się zaimportować część oczywiście wymowy ze stylu innego języka. Może nawet nie powinniśmy patrzeć na to jako na przykład niemiecki import, tylko po prostu na wprowadzenie jasnych granic w języku takim codziennym, który bywa niechlujnym. Rozumiem. Wszystko w takim razie jest jasne. Mam w takim razie pytanie, bo stwierdzasz, że tak właściwie nie ma ćwiczeń, które mogłyby wpłynąć na modulację głosu w jakiś sposób? Czy są jednak? Nie, powiedziałem, że są, tylko że absolutnie są, tylko te ćwiczenia są bardzo często nakierowane na osoby, które śpiewają profesjonalnie. One z reguły wychodzą z muzykologii, one wychodzą ze środowiska śpiewaków i Nasze problemy z wymową mogą mieć na przykład problem z przeponą. No bo jeżeli ktoś się garbi, jeżeli ktoś jest zestresowany, jeżeli ciągle tutaj nie ma możliwości oddechu, no to oczywiście... tak? Albo płytkiego oddechu też również będzie wpływać na to? Tak. Okay. To znaczy, oczywiście, że będzie wpływać problem ogólnie z oddychaniem, więc jeżeli będziemy zestresowani, to możemy mieć większe napięcie mięśniowe tutaj, w tych mięśniach tutaj, odchodzące od samej szyi. To może być problem z wymową, wtedy musimy robić ćwiczenia odstresowujące, ćwiczenia na sam oddech, na mięśnie klatki piersiowej. Prawdopodobnie wpływ na naszą mowę mogą mieć również ćwiczenia siłowe. Jeżeli osiągniemy naszą klatkę piersiową, no to tych problemów będzie mniej. Podobnie z osobami, jak wcześniej wspomniałem, garbiącymi się, tutaj może występować sam problem z przeponą. Ale jeżeli naszym celem na przykład jest mówienie tak, by ludzie nas słuchali, to ja mówię zwyczajnie, że nasze problemy nie są z reguły po stronie ciała, tylko po stronie tego, jak formułujemy zdanie. Przykład. Wiele osób, kiedy rozmawia, kiedy przemawia, stara się mówić jak najdłużej i to wygląda na koniec jako jedno wielkie, długie zdanie i przemowa nie ma początku ani końca. Ludzie stresują się, że ktoś im przerwie, więc starają się powiedzieć wszystko, to zamienia się w chaos. O wiele lepszy efekt daje przemówienie, które ma początek, środek i koniec, no i kiedy przedstawimy to, co chcieliśmy powiedzieć, a później zamilkniemy. Także triki takie, nazwijmy to trikami, psychologiczne są moim zdaniem często ważniejsze niż ćwiczenia fizyczne. Rozumiem. Czyli gdybym na przykład chciał polecić komuś próbę nauki oratorskiej i wysłałbym go zajęcia na przykład do klasy Toastmasters, byłoby to świetnym rozwiązaniem według ciebie? Czy kojarzysz w ogóle grupę Toastmasters? Musisz mi przypomnieć. Są to osoby, które zajmują się szkoleniem mowy przede wszystkim. Okay, tak. Prezentują dane zagadnienie na swoich spotkaniach, wychodzi prelegent na przykład i omawia. I omawia to pod względem merytorycznym, ale też również sposobu mówienia. Akcentowania oczywiście, zaznaczania części wymowy, właśnie części mowy, czyli podziału na wstęp, rozwinięcie i zakończenie, żeby wszystko było jasne, klarowne, modulację tonem, napięcia w głosie i tak dalej. I pod tym względem są oni oceniani. Mam znajomego, który uczęszcza właśnie na takie zajęcia i zauważyłem, że jego mowa jest bardzo czysta, jest bardzo klarowna, jego końcówki zawsze są spójne, są jasne w odczycie i nigdy nie ma problemu z odczytaniem jego wymowy ani tego, co chce przekazać. Słucha się tego przyjemnie najzwyczajniej. Myślę, że to bardzo dobry pomysł, bo tego rodzaju kursy są nakierowane o wiele mniej niż wieloletnia terapia językowa na konkretne efekty. No i terapie klasyczne modulacji wymowy będą przede wszystkim zadowalające w efektach dla osób, które mają największe problemy z wymową. Natomiast jeżeli chcemy mówić konkretnie, jeżeli chcemy mieć jasne zyski, no to ja bardziej stawiam na tego rodzaju kursy. Co więcej, możemy tego rodzaju kursy łączyć z własnymi ćwiczeniami. Bardzo dobrym sposobem na ćwiczenie tego, jak nasza wypowiedź ma mieć skład i ład, początek, środek i koniec, jest pisanie tekstów. Także oprócz tego, że chcemy dobrze wymawiać końcówki, to musimy też układać je sobie w głowie razem w całe słowa i zdania. Tego rodzaju ćwiczenia najlepiej łączy się z innymi. Ja bym zalecał pisanie tekstów. Oczywiście nie każdy będzie pisał teksty. Dla większości nie będzie to żadnym elementem zawodu wykonywanego. Można więc spróbować robić nagrania. Za każdym razem, kiedy nagrywamy się komuś na WhatsAppie, warto zwracać uwagę, żeby nasza wypowiedź była składna. To są wszystko bardzo ogólne rady i one, zależnie od tego, jaki mamy problem, mogą przynieść nam pozytywny skutek. Jednak warto zwrócić też uwagę, że nie ma jednego tak naprawdę tylko dla nas naturalnego głosu. To znaczy, w polskim nie ma rozróżnienia na długość samogłosek. Albo inaczej, samogłoski w języku polskim są mniej więcej wszystkie tej samej długości. W językach słowiańskich, niektórych, w polskim na przykład, nie ma rozróżnienia słowa na podstawie tego, czy mówimy a krótkie, czy a długie. I jeżeli chodzi o samogłoski, to polski jest raczej ubogim językiem. Niemiecki ma więcej samogłosek, jest mnóstwo języków, które w porównaniu do kilkunastu polskich mają tych samogłosek kilkadziesiąt. I to jest ograniczenie, jeżeli chodzi o liczbę naszych fonemów, dźwięków naturalnych dla języka, ale też to umożliwia nam tą naturalną głosu modulację. Na przykład można w polskim bez różnicy dla znaczenia powiedzieć a, ale można też powiedzieć a. A? Poczekaj raz, żeby było jasne. A. A. Nie zmieni to znaczenia zdania czy słowa, natomiast możemy obniżyć naszą wymowę. I tak, żeby to było jasne dla naszych widzów, wyobraźmy sobie nasz aparat mowy, czyli naszą tutaj twarz, samą gębę, jako trapez. Ten trapez wydłuża się z przodu, tu są zęby, tu jest szczęka i tu jest gardło. No i w tym trapezie mamy wysokość, albo głębokość, no i też miejsce produkcji samogłosek i spółgłosek tylne oraz przednie. Także dźwięk może być w naszym aparacie mowy produkowany z przodu i z góry, albo z dołu blisko zębów, no i może być jeszcze produkowany z przodu lub głęboko w gardle. Na przykład to ten tybetański śpiew gardłowy, o którym wspomniałeś, on jest w większości realizowany za pomocą samogłosek, które w polskim w ogóle nie istnieją. Arabski na przykład, dla nas bardzo charakterystyczny, posiada samogłoski, które są realizowane na samym dnie gardła. To takie charakterystyczne la. W polskim nie będzie występować, w arabskim będzie w innych językach. Natomiast w naszym polskim nie ma znaczenia, czy a wymówimy mniej więcej po środku, czy na samym dole, czy to będzie a, czy to będzie a, to nasze znaczenie słowa się nie zmieni. Wiele więc możemy osiągnąć, modulując swój głos, obniżając najbardziej podstawową samogłoskę praktycznie wszystkich języków, czyli a. Niektórych nie da się tak zmodulować, no bo nie da się wymówić i, przenosząc i na dół, jednocześnie pozostawiając to i jako ten sam dźwięk, bo zamienia się w y. Ale a, ale o da się czasami inaczej wymówić, u da się trochę przenieść na górę, na dół, więc wiele możemy w ogóle osiągnąć, dopasowując wysokość naszych samogłosek. Jeżeli naszym celem jest niższy głos, to będzie często cel w przypadku mężczyzn, to da się to dopasować, samemu zwracając uwagę na to, czy wymawiamy samogłoskę z przodu i z góry, czy raczej na dole tego trapezu, a i z tyłu. Ktoś, kto pije alkohol, najprawdopodobniej zauważy zmianę mowy, w szczególności na drugi dzień. I to jest pewnie ta głębokość, o której mówisz, tak? Czyli ten tył, bo ktoś, kto jest na kacu, najczęściej ma zryty głos i na drugi dzień brzmi jak taki typowy alfa, taki alfa samiec z odpowiednich kanałów. I tu właśnie chciałem się zapytać, o to, w jaki sposób na ten głos właśnie wpływają przeróżne używki. Tutaj najczęstszym chyba przypadkiem będzie właśnie alkohol. Odwodnienie na pewno może na to wpływać, deficyt wody. Czy struny głosowe w jakiś sposób funkcjonują w środku? No, czy gardło oczywiście posiada własne nawilżenie, śnijankę i tak dalej. I czy te struny głosowe na przykład przy braku płynów, odwodnieniu, z tego powodu zmieniają swoją barwę głosu? Definitywnie tak. Właśnie ze względu na to, co sam wspomniałeś, nasz przewód pokarmowy, no i dolny aparat mowy są nawilżane. Jeżeli jesteśmy odwodnieni, to one też są z reguły odwodnione i tak jak w przypadku świadomej zmiany głosu, my możemy mówić głębiej, bo dopasowujemy swoje samogłoski. Tak w tym wypadku można tutaj mówić o lekkim uszkodzeniu, które oczywiście minie po jakimś czasie, jeżeli nie praktykujemy takich procentowych rozrywek każdego dnia. I wciąganie różnych substancji, spożywanie alkoholu będzie prowadziło do takich mikrouszkodzeń. Co więcej, dym tytoniowy oraz wspomniane już wciąganie różnych substancji będzie wysuszało nam nos. Nos jest połączony z aparatem mowy przez podniebienie miękkie i twarde. Tutaj nie mam informacji, bo to jest akurat nowa rozrywka. Tutaj nie wiem, jak bardzo mocno wysusza gardło i tak? jest to taki sam efekt praktycznie, jakbyś jeździł na rowerze i wdychał powietrze przez usta na końcu jazdy rowerowej, albo na drugi dzień, no masz stany zapalne i wysuszone gardło i brzmisz wtedy jak taki Schwarzenegger. Ja jako palacz rekreacyjny nie mogę teraz za bardzo narzekać na palenie, natomiast jakby miał zgadywać, to tak, mój głos się też trochę obniżył z wiekiem i prawdopodobnie też pod wpływem palenia. Natomiast największą pewnie dla mnie różnicą jest to, jak chcę mówić. To chciałem wcześniej powiedzieć, skończę, a później przejdziemy jeszcze do alkoholu. Nie ma jednego naturalnego głosu, jest ten głos, do którego jesteśmy najbardziej przyzwyczajeni. Oczywiście mamy zasięg naszego głosu i kobieta nie będzie w stanie sensownie z reguły udawać mężczyzny na przykład, ani mężczyzna kobiety, ale ja na przykład mógłbym mówić tak z przodu, ale mogę też mówić trochę głębiej. To było teraz przerysowane, jednak każdy z nas jest zdolny do dopasowywania się do sytuacji i znowu badania pokazują, że niezależnie teraz od tego, czy piliśmy, czy nie, ludzie dostosowują się do tego, z kim rozmawiają. Jeżeli są bardziej zestresowani, to rzadziej mówią takim głosem niższym, mówię tutaj o mężczyznach. A mężczyźni dopasowują swój głos również do tego, czy rozmawiają z potencjalną partnerką, z kobietą, która im się podoba. Także głębszym głosem mówią ci, którzy właśnie rozmawiają z kobietą atrakcyjną. Na siłowni również więcej wyciskają, kiedy jest atrakcyjna kobieta wokół, więc są to pewne męskie zachowania, nie? Wciąganie brzucha na plaży na pewno również. Też, definitywnie. Tak, jeżeli jesteśmy jednak w stanie dopasować swój głos, tak zależnie od sytuacji socjalnej, to znaczy, że jesteśmy w stanie dopasować swój głos ogólnie. To jest moim zdaniem ważna uwaga dla osób, które stresują się w ogóle swoim głosem. Jeżeli chodzi natomiast o używki, no przedłużone używanie prowadzi do mikrouszkodzeń na podniebieniu miękkim, twardym, ale przy korzeniu języka również, no i w samym przełyku. Ten głos się może zmieniać, ale nie jest to zmiana, której pragniemy ostatecznie. Choć nie będę teraz, powiedziałem, jako rekreacyjny palacz nikomu zabronił fajek. Zadałem ci to pytanie, ponieważ kiedyś oglądałem wywiad z Marilinem Mansonem i właśnie na swoim wywiadzie powiedział, że zostało mu zadane pytanie, w jaki sposób uzyskał ten głos, którym aktualnie operuje, i powiedział, że przez lata picia i narkotyków, więc wszyscy się śmiali z tego, ale najprawdopodobniej jest to właśnie prawda. Oczywiście, to z pewnością jest prawda. Oczywiście nie polecamy tych substancji, gdyby ktoś chciał brzmieć bardziej męsko, bo to nie jest rozwiązanie, ale... Wieloletnie używanie najprawdopodobniej na to wpływa. To jest rozwiązanie w tym sensie, że ono ma taki skutek tego rodzaju zachowanie, tylko że po prostu ma jeszcze i wiele innych negatywnych skutków oprócz tego. Także jeżeli komuś zależy absolutnie tylko na głosie, no to może postawić krzyżyk na całą resztę swojego ciała, oczywiście, no ale jest to po prostu, jest to dla wielu dość wysoki koszt. Co jeszcze można powiedzieć o samym tonie głosu? Badania z różnych krajów pokazują, że nie ma jednego uniwersalnie akceptowalnego dla wszystkich kultur niskiego, odpowiedniego czy seksownego głosu. To jest tak, że języki bardzo różnią się między sobą i na przykład jak ja pisałem swoją ostatnią pracę na uniwersytecie, to nasz uniwersytet badał różnicę między polskim a rosyjskim i po rosyjsku mówiący mężczyźni modulują swój głos o wiele mniej niż Polacy. Polacy mówiący po polsku mężczyźni mają tak zwaną wyższą pitch, czyli zasięg od najniższych do najwyższych samogłosek i współgłosek. Więc Nie powinniśmy na przykład koniecznie wzorować się na Amerykanach, którzy mogą po prostu mówić inaczej niż my. Polacy, to pokazują właśnie badania, które moi wykładowcy robili wtedy na uniwersytecie, Polacy opowiadając żarty, mówią częściej wyższym głosem dla komicznego efektu. Także nie ma takiego 1:1 między na przykład Rosjanami i Polakami, a tym bardziej nie będzie między Amerykanami i Polakami. Zauważyłem też, że mężczyźni podświadomie, na przykład kiedy rozmawiają z kimś, kto jest postawiony wyżej, tudzież z kobietą, ty powiedziałeś, że obniżają świadomie głos. Ja zauważyłem z własnego doświadczenia... Nie powiedziałem, że świadomie, powiedziałem, że obniżają. Nieświadomie, tak próbuję się zaadaptować do danej sytuacji, żeby brzmieć bardziej męsko, ale zauważyłem również, że kiedy wchodzi niepewność na przykład lub chęć pozyskania czegoś, przychylności kogoś, bardzo często zawyżają swój głos, żeby brzmieć bardziej w pozycji... nieporadnej, wzbudzającej litość, czy coś w tym stylu. Nie wiem, nie znam badania, żeby bezpośrednio się do tego odnieść, ale może ty znasz. To znaczy tak, takie efekty mogą występować, bo występują podobne efekty. Istnieje foreign directed speech, czyli mowa nakierowana na obcokrajowców i w tej mowie ludzie dopasowują długość swoich samogłosek, żeby być przez obcokrajowca zrozumianym. Jest to taka trochę naiwna postawa, no bo to, że mówimy wolniej, nie sprawi, że obcokrajowca z kraju pozasłowiańskiego nas zrozumie. Ale istnieje cała teoria transferu. Ludzie myślą, że inny język to jest ten sam co nasz, tylko trochę dziwnie wypowiadany, z może innymi czasami słowami, ale gramatyka pozostaje taka sama. Teoria transferu, ludzie intuicyjnie tak myślą. Więc dopasowują się do obcokrajowców. Dodatkowo są badania opisujące mowę nakierowaną na dzieci. Ta jest charakterystyczna dla matek, które znowu wszystko wypowiadają z większym zaciągnięciem ust. Stąd będzie taka mała właśnie rozmowa z dzieckiem, znane nam na pewno. Skoro istnieją te efekty, to będą istniały też efekty odwrotne. Udawania dziecka, udawania osoby nieporadnej, bo o to prawdopodobnie chodzi ewolucyjnie, żeby pokazać jasno, zasygnalizować, jak wygląda hierarchia społeczna. Okej. Poruszyłeś temat może nie związany bezpośrednio z mężczyznami, ale to jest interesujące. Chciałbym zadać pytanie. Poruszyłeś temat tego, że mamy układają usta w dzióbek i mówią zdrobniale do dziecka. Czy pod względem wychowawczym, pedagogicznym z pozycji lingwistyki jest to błąd, który może wpłynąć na rozwój dziecka? Badania, które ja znam, pokazują, że nie jest to ani błąd, ani zysk. To znaczy, nasze intuicyjne założenie mówi nam, że mowa nakierowana na dziecko jest uproszczona dlatego, bo dziecko nie rozumie jeszcze dokładnie gramatyki danego języka, więc mówienie do niego w uproszczony sposób miałoby to zdobycie, nauczenie nowego języka ułatwić, prawda? Takie byłoby założenie. Natomiast badania pokazują, że dzieci nie uczą się języka ani szybciej, ani wolniej, jeżeli w ich otoczeniu stosowana jest ta mowa nakierowana na dziecko. Są natomiast jasne badania, które pokazują, że dzieci potrzebują do poprawnej akwizycji nauki języka wizualnych wskazówek. To znaczy, dzieci nie są w stanie uczyć się z samego audio i prawdopodobnie nie są w stanie uczyć się tylko z nagrań, gdzie nie widzą interakcji, gdzie nie mają interakcji matka-dziecko, ojciec-dziecko. To znaczy, będzie bardzo trudno nauczyć dziecko z ekranu, z nagrań, bo dziecko potrzebuje tej interakcji z dorosłym. Co więcej, dzieci mają prawdopodobnie instynkt językowy. Żadne inne zwierzęta nie są w stanie na tak wczesnym etapie rozróżniać różnych fonemów danego języka jak ludzie. Na przykład najbardziej prawdopodobnie szokującą zdobyczą, najbardziej szokującą informacją z lingwistyki drugiej połowy XX wieku było rozeznanie, że dzieci, noworodki są w stanie rozróżnić wszystkie fonemy wszystkich języków na świecie. Fonem to jest w uproszczeniu dźwięk. jak mówiłem wcześniej. Natomiast fonem jest przede wszystkim dźwiękiem, który rozróżnia znaczenie. To jest ta najmniejsza zaraz po sylabie, zaraz po morfemie, po znaczeniu jednostka języka. No i na przykład p w języku polskim różni się od by, prawda? Oba są fonemami języka ludzkiego. I nowonarodzone dziecko, kiedy słyszy mową, ludzką mowę, jest w stanie je wszystkie rozróżnić. To nie jest takie nic, no bo tych fonemów są setki, może nawet tysiące różnych. Zostaniemy przy setkach, powiedzmy, że są setki. No i badania przeprowadzone na niemowlętach, które miały na sobie na przykład czujniki ruchu albo słuchawki, pokazują, że kiedy prezentujemy niemowlęciu taki ciąg fonemów, pa, 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 ba, w momencie, w którym wchodzi nowy fonem, mięśnie dziecka się ruszają. Jego głowa kieruje się w tym kierunku, z którego pochodzi ten dźwięk. Czyli dziecko jest w stanie rozróżnić p i b. I to samo jest w stanie zrobić w przypadku innych setek takich dźwięków dowolnego języka w tym otoczeniu, w którym ono się urodzi. Czy to będzie polski, czy koreański, czy francuski. No i skoro dzieci są w stanie rozróżnić tego rodzaju dźwięki, to one nie mają ogólnie problemu z tym, że my robimy dzióbek, bo ten dzióbek, ale ta mowa nakierowana na dziecko, nie jest jedynym rodzajem inputu, stymulusa dźwięku, jakie to dziecko słyszy. Jak nikt nie wychowuje dzieci na tej samej mowie nakierowanej na niemowlęta, bo to by było nieetyczne, nikt takich eksperymentów nie robi. Natomiast dzieci analizują non-stop wszystko, co słyszą. Jedyne opóźnienie rozwojowe, jakie jest dość jasne, jakie jest pewne w lingwistyce, to dzieci dwujęzyczne. Dzieci dwujęzyczne rozwijają się wolniej przez pierwsze miesiące, może nawet lata swojego życia językowo, natomiast później nadrabiają. Także jeżeli uczymy naszego dziecka dwóch języków naraz, to na początku ono będzie miało zwiększone trudności i w jednym, i w drugim języku, no bo ma dwa razy więcej materiału do przepracowania. Natomiast do 7 życia kompletna staje się akwizycja, nauka drugiego języka, gramatyki języka drugiego. Fonetyka, czyli dźwięki, jest zrozumiała czy nauczona wcześniej, natomiast taka w miarę solidna gramatyka, 6-7 rok życia. Rozumiem. Odbiegliśmy trochę od tematu, ale jest to bardzo ciekawe. Prywatnie podam Ci jeszcze kilka fajnych badań właśnie co do badania słuchu u dzieci i jeszcze w okresie prenatalnym. Bo to jest to, co powiedziałeś, to jest fenomenalne, bo to, co powiedziałeś, jest również potwierdzone jeszcze wcześniej, dlaczego dzieci właśnie te fony rozróżniają i tak dalej. Ale chciałbym dla swoich widzów jeszcze zadać jedno pytanie. Powiedz mi, tak, czym jest mutacja głosu? Bo jak powiedziałeś, rozróżniłeś na początku dzieci, kobiety i mężczyznę, tak? Trzy różne typy głosu, tak? Czym jest mutacja głosu i czy ona przemija? Znaczy, chodzi się o tą nastoletnią mutację, tak? Tak, tak, o nastoletnią mutację oraz w starszym wieku zauważamy, że kobiety zaczynają brzmieć bardziej harpliwie, tak? A mężczyźni jak gdyby tracą tą barwę tego głosu. Czy to w... Aha, w tym sensie. No tak, sama mutacja to oczywiście jest spowodowana przez męskie hormony i ona zwiększa i grubość, i długość fałdów głosowych. Natomiast z racji tego, że to są mięśnie i tutaj mamy mięśnie, tu mamy mięśnie, język jest mięśniem, tutaj fałdy głosowe muszą się napinać, to z wiekiem może przemijać zdolność do napinania ich tak, jaka ta zdolność była wcześniej, więc u osób w bardzo podeszłym wieku, u mężczyzn i u kobiet będzie pewna słabość głosu, to jest ten głos staruszki, staruszka, natomiast różnice między dźwiękami wytwarzanymi przez kobietę i przez mężczyznę są mierzalne. Dlatego w ogóle jesteśmy w stanie rozpoznać, czy rozmawiamy z mężczyzną, czy z kobietą, chyba że w bardzo rzadkich przypadkach rozmawiamy z osobą tak zwaną interseksualną. Ja raz w życiu nagrywałem taką rozmowę i nie byłem w stanie, nie widząc tej osoby, stwierdzić, czy rozmawiam z kobietą, czy z mężczyzną, bo była to osoba... Jeszcze na chwilę ci przerwę. To tylko nie w przypadku interseksualnych osób, ale też w przypadku kobiet, które coraz częściej niestety chorują na policystyczne zapalenie jajników i hiperandrogenizm. Niestety diagnostyka u kobiet wynosi już 13%, także będziemy za chwilę w społeczeństwie spotykać co 10. kobietę z porostem włosów, właśnie z hirsutyzmu oraz zaburzeniami właśnie wymowy. Będą brzmieć coraz bardziej męsko. Jeżeli ktoś nie wie, w jaki sposób to funkcjonuje i jak to wygląda, to niech obejrzy sobie wywiady z kulturystkami. To jest bardzo podobne właśnie zjawisko. Znaczy, u tych kulturystek jest to spowodowane... To wiadomo, z zewnątrz przyjm sterydów, z zewnątrz, tak oczywiście, ale tutaj w przypadku hiperandrogenizmu u kobiet testosteron jest wytwarzany w większych ilościach niż normalnie. Dochodzi do porostu włosów na ciele, na brodzie na przykład, i te dziewczyny muszą się golić. Dochodzi już do momentu, kiedy zaczyna na twarzy być widoczny zarost na przykład. Kiedy... Dochodzi też do przerostu łechtaczki oraz do zgrubienia właśnie strun głosowych przez DHT, ale o tym powiem w swojej sekcji hormonalnej. Jasne. U osób starszych będzie występowało po prostu osłabienie tych fałd głosowych strun i tak samo będzie problem z językiem, ogólnie z mięśniami. To jest tak, że do pewnego wieku różne części aparatu mowy będą starały się wskakiwać na miejsce tego, który powoli wysiada. Są badania takie z rentgenem, pokazujące, w jaki sposób na przykład język dopasowuje się, jeżeli mamy uszkodzenie z tyłu aparatu mowy, albo na przykład wybite zęby. No i w momencie, w którym jeden lub drugi element nie działa, to język stara się podczas produkcji mowy poruszać tak, żeby jednocześnie wykonywać, docierać do miejsca artykulacji i jednocześnie jeszcze do tego zapychać, wstępować w to miejsce, które jest uszkodzone. Także poszczególne części aparatu mowy mogą zastępować siebie wzajemnie do jakiegoś stopnia. Natomiast od pewnego wieku tak wiele części naszego aparatu mowy jest niefunkcjonalnych, że to daje efekt tej zmęczonej mowy staruszka czy staruszki. Do tego, z racji tego, że jest jakaś zakres mowy męskiej i zakres mowy żeńskiej, to one, kiedy będą się te aparaty mowy starzeć, będą dawały różne efekty. Także nawet męski głos, który przeszedł mutację, będzie jako głos staruszka brzmiał inaczej niż głos staruszki, no bo inne będą te struny głosowe. Także one są już inne, bo są u kobiet krótsze i cieńsze, a jak się jeszcze zestarzeją, to dają zupełnie inne, dają inny efekt o wymowie. Natomiast efekty starzenia się są najrzadziej pewnie badanymi w lingwistyce, oprócz tych dziecięcych. Dziecięce są jeszcze bardzo ciekawe, bo tu chodzi o rozwój człowieka. Natomiast lingwistyka rzadko skupia się na idiolektach, czyli na mowie danej jednej osoby. Każdy z nas ma swój idiolekt, od idios, własny po grecku, i mało kto zaprasza staruszków na eksperymenty językowe. My badaliśmy na przykład na moim uniwersytecie głównie dzieci, nastolatków, i już tych było znaleźć trudno, a starsze osoby nie przyjadą po prostu na uniwersytet. Powinno być więcej badań, jeżeli chodzi o staruszków. Rozumiem. Czyli poza chromosomami to jeszcze mamy różne grubości strun głosowych, tak? I tu znowu dochodzi, że jednak są te dwie płcie. Rozumiem. Wszystkie obie. Żarcik branżowy. Wszystkie obie płcie. Myślę, że tym miłym, zabawnym akcentem możemy na dzisiaj skończyć. Tobie, Waldemarze, dziękuję za dzisiejszy udział. To ja dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia. Do zobaczenia.